Meghan Markle od samego początku swojej relacji z księciem Harrym jest osobą bardzo mocno komentowaną przez brytyjskie brukowce. Celebrytka, aktorka i rozwódka wydawała się godzić w tradycyjne brytyjskie obyczaje i bardzo konserwatywną rodzinę swojego męża. Pomimo tego, że do ślubu pary ostatecznie doszło, to informacje związane z pożyciem księcia i księżnej Sussex nadal są na pierwszych stronach gazet. Kryzys relacji, jaki ma miejsce między księciem Williamem a żoną brata, nabrał ostatnio jeszcze bardziej na sile. Wygląda na to, że nie dojdzie do pojednania zwaśnionych stron. Meghan Markle nie znosi Williama i księżnej Kate. Konserwatywne usposobienie i obyczaje panujące na brytyjskim dworze mają niezbyt przypadać do gustu amerykańskiej księżnej. Szczególnie postać księcia Williama i jego żony księżnej Kate mają powodować, że kobieta nie jest w stanie poczuć się komfortowo i zaadaptować w realiach życia na dworze. Konflikt rodzinny doprowadził do tego, że książę Harry wraz z żoną przeprowadzili się z pałacu książęcego w Kensington. Powodem ich sprzeczki ma być sytuacja sprzed roku, kiedy to William chciał spędzić święta Bożego Narodzenia z ukochaną żoną i bratem. Harry był na uroczystościach obecny wraz z ówczesną narzeczoną, co niekoniecznie miało przypaść do gustu księciu Cambridge. Mężczyzna miał uważać, że jego brat podejmuje niewłaściwą decyzję, wiążąc się z gwiazdą Hollywood. Meghan była niemiła. Kate próbowała z nią o tym dyskretnie porozmawiać, ale ta poszła od razu do Harry'ego, który stanął po jej stronie. William oczywiście zaczął bronić Kate, która była wtedy w 5. miesiącu ciąży i nie miała siły na żadne konfrontacje. Doszło do koszmarnej kłótni, powiedział jeden z informatorów Daily Mail. Konflikt w rodzinie królewskiej sięgnął apogeum. Kłótnie i nieporozumienia miały doprowadzić nawet do tego, że książę Harry ma nie chcieć, aby jego brat został ojcem chrzestnym dziecka, które ma mieć z księżną Sussex. Za o wiele lepszego kandydata ma uważać amerykańskiego gwiazdora George'a Clooneya, który od lat przyjaźni się z Markle. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia także będą dalekie od rodzinnej atmosfery. Bracia ponoć kategorycznie nie chcą się widzieć, w związku z czym Harry z żoną będzie obecny na uroczystościach wraz z królową Elżbietą II, a William wraz z żoną i dziećmi udadzą się do rodziny Middleton. Informatorzy z otoczenia brytyjskiej rodziny królewskich są bardzo zaniepokojeni pogarszającymi się każdego dnia stosunkami pomiędzy tymi dwoma parami i obawiają się, że to skończy się tragicznie. Przyznają, że Meghan zawzięła się jak nigdy i nie zamierza im tak łatwo odpuścić. Po swojej stronie ciężarna księżna ma księcia Harry'ego, który totalnie odciął się od brata właśnie przez nią. Meghan Markle cały czas udowadnia, że jest prawdopodobnie jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci od dawna na brytyjskim dworze. Jej zmienne humory dają o sobie znać i do dzisiaj nie do końca wiadomo, jak traktować jej działalność w rodzinie królewskiej. Tym bardziej, że po raz kolejny zaszła za skórę najważniejszym personom w swoim życiu. Meghan Markle, od kiedy tylko związała się z księciem Harrym, nie schodzi z pierwszych stron gazet i czołówek doniesień medialnych. Już od dawna Brytyjczycy nie obcowali z tak barwną postacią w pałacu Buckingham. Księżna wieloma swoimi decyzjami wzbudza mieszane uczucia nie tylko wśród poddanych, ale także najbliższych jej osób. Tym razem nawet jej mąż nie mógł pozostać obojętny na jej postanowienia. Meghan Markle podjęła decyzję. Harry nie może uwierzyć. Z chwilą pojawienia się pierwszej oficjalnej informacji o ciąży Meghan Markle wiadomo było, że przez kolejne 9 miesięcy wszyscy będą ekscytować się oczekiwaniem na pierwsze dziecko pary książęcej. Póki co, dwór brytyjski wydaje się dobrze dawkować informacje dotyczące stanu błogosławionego księżnej, ale nie oznacza to, że media na Wyspach nie czerpią informacji z innych źródeł. Dużo mówi się na przykład o tym, że nie tylko Meghan jest w ciąży, ale taki sam los spotkał po raz kolejny księżną Kate. Co więcej, wiele doniesień mówi wprost o tym, że mogła to być zaplanowana akcja. Małżonka Williama podkreślała kiedyś, że czymś pięknym byłoby wychowywanie dzieci wspólnie w Meghan, zakładając, że byłyby w tym samym wieku. Wszelkie tego typu informacje nie powinny dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że każdy royal baby jest dla społeczeństwa w Wielkiej Brytanii na wagę złota. Chociaż dokładny termin porodu nie jest jeszcze znany, to wiadomo, że pierwsze dziecko Meghan i Harry'ego przyjdzie na świat wiosną przyszłego roku. Nie pozostało już wiele czasu, dlatego para podejmuje pierwsze bardzo poważne przygotowania do jednego z najszczęśliwszych dni w ich życiu. Zgodnie z tradycją potomek królewskiego rodu powinien przyjść na świat w szpitalu St. Mary's w Londynie. Jednak Meghan bardzo mocno zaskoczyła swojego małżonka, kiedy zakomunikowała mu, że ten zwyczaj zostanie właśnie przerwany. Najprawdopodobniej poród odbędzie się w domu. Jest ogromną zwolenniczką porodów w domu, ale brytyjska rodzina królewska przyjmowana jest w szpitalu St. Mary's w Londynie. Zamiast tego chce mieć basen i relaksujące otoczenie. Nawet Harry uznał to za zaskakujące, ale Meg zapewnia, że musi mieć jak najbardziej naturalny poród, powiedziała osoba z bliskiego otoczenia pary książęcej. Bardzo dosadnie na taką wiadomość miał zareagować Harry, który nie krył zdenerwowania całą sytuacją. Chciałby, aby jego pierwszy potomek urodził się w tym samym miejscu co on. Meghan Markle ma wszystko: sławę, urodę, pieniądze, przystojnego męża, ekskluzywny pałac oraz dziecko w drodze. Jak się okazuje, taki dobrobyt wcale nie musi oznaczać szczęścia. Przynależność do rodziny królewskiej niesie ze sobą wiele nakazów oraz zakazów, a część z nich jest wyjątkowo niewygodna. Księżna Meghan zdążyła się już o tym boleśnie przekonać. Meghan Markle nie może o sobie decydować. Pałac wtrąca się nawet do jej wyglądu. żona księcia Harry'ego od samego początku ich małżeństwa musi stosować się do królewskiej etykiety, zbioru zakazów i nakazów. Z całą stanowczością pilnuje królowa Elżbieta, która w tej kwestii nie toleruje żadnych ustępstw. Każdy nowy członek rodziny królewskiej musi dostosować się do panujących w niej zasad i nie podlega to najmniejszym dyskusjom. Chociaż Meghan Markle próbowała nieco zrewolucjonizować w tej kwestii pałac Buckingham, to jej plany zakończyły się niepowodzeniem. Królowa boleśnie sprowadziła ją na ziemię. Księżna Meghan postanowiła zaszaleć i zmienić coś w swoim wyglądzie. Przyszła mama chciała zafundować sobie spektakularną metamorfozę włosów, ale królewska etykieta po raz kolejny ostudziła jej entuzjazm. Okazuje się, że księżne nie mogą znacząco ingerować w swój wygląd. Muszą zapomnieć o zmianie koloru czy ostrym cięciu, a jedyne co mogą zrobić to podciąć końcówki. Królowa każe ścinać włosy księżnym. Burza w sieci. Zakaz wprowadzania zmian w swoim wyglądzie jest sprzeczny z tym, co zrobiła księżna Kate zaraz po porodzie. Żona Williama po narodzinach dziecka mocno skróciła włosy, co nie obeszło się bez echa. Okazuje się, że może mieć to zupełnie inne podłoże. Jak donoszą media, królowa Elżbieta długie włosy uważa za symbol plebstwa, dlatego kazała Kate ściąć włosy. Na takie zachowania szczególnie wyczuleni są internauci. Jak można kazać lub zabronić komuś tak podstawowych rzeczy? Czy życie w rodzinie królewskiej więzienie? Ja nie wiem, jak te kobiety mogą się na to zgadzać. To obdarcie z godności, napisała jedna z komentujących osób.